Tak wygląda tabelka, moi drodzy. Ja mam 15 minut w tą grę. Ja mam 4 godziny, przestań, nie. No to zagraj, smorkie. Dobra, wezmę jaką postać, która, stary, która nie, która, że tak powiem, jest chupa, stary. Wezmę jakąś losową postać. Ja ja przegram z Adriano, to mnie popi***li, nie? Tak, jakby... to ta podroba Mortal Kombat? Ty jesteś się... Ja p***, kto to powiedział, k***a, nie? Banuj, banuj, od razu, Keno. Proszę cię. Nie, no bo to jest mój jedyny widz. Zróbmy tak. Bandura, Kaleson pierwsi, ja później, ja drugi, trzeci Ginot i Gumiś i czwarty Morki i Dobry. Zaczynamy rozgrywkę, proszę państwa. Bandura po prawej, proszę państwa. Bandura, dominacja, k***a. Ale wieloryb nie daje za wygraną, niestety dostaje, k***a. Trzyma to, pierdol. Proszę państwa, piękny skok nad głową. On tam mówi w dupę, ale mu teraz pięknie przyk... Bandura, proszę państwa! I niestety pierwszą rundę przegrywa Kaleson. Tak jest, pierwszą rundę przegrywa Kaleson. No i mamy tutaj piękny chwyt. Proszę państwa, chciałbym tylko powiedzieć, że wieloryb, czyli Kaleson, wybrał najtrudniejszą postać, kurwa, dla nowego gracza. Kazuje. Totalnie zły pit dla tego zawodnika, ale nie daje za wygraną. Piękny, kurwa, chwyt. No i proszę państwa, przewraca go. Czy wykorzysta rage? Czy wykorzysta rage? Proszę państwa, czy Kaleson? I Kaleson dostaje kolejną rundę w pizdę. 2-0. Ostatnia runda, proszę państwa. Ostatnia runda. Mamy tutaj piękny chwyt. Proszę państwa, wieloryb nie potrafi nawet trafić nikogo. Ale dostaje niezły wpierdol, proszę państwa. Bandura, jakie kombosy. Ja pierdolę, jakie kombosy. Kurwa, on wygra chyba ten turniej, proszę państwa. I mamy chwyt. Proszę państwa, Bandura wygrywa pierwszą rundę. Drugi mecz, proszę państwa, rozpoczyna się. Bandura kontra Kaleson. Zobaczymy teraz, jakie postacie wybiorą obydwo przeciwnicy. Ja pierdolę, czy on wziął... Powiem tak, Kaleson wziął postać Gina, który jest z tej samej rodziny, co poprzednia postać i gra bardzo podobnie. Kurwa trudne, w kurwę trudna postać. Dobra, zaczynamy, proszę państwa. Kaleson jako Jin kontra, kurwa, lecimy. Proszę państwa, piękny chwyt w wykonaniu Bandury. Tutaj już widzimy, kurwa, kolejny atak, proszę państwa. Ja pierdolę, czy dojdzie do kontrataku? Tak, Kaleson coś próbuje, ale niestety, kurwa, no tutaj jest naprawdę marne szanse. Marne szanse mamy, ale próbuje jakiś kombos. Proszę państwa, chwycił, przerzucił, kurwa, Bandurę. I mamy, proszę państwa, jest kombos! Czy da radę, kurwa, zwyciężyć jedną rundę? Niestety, kurwa, tak, dał radę, proszę państwa. Kaleson, pierwsza runda! Wow, wow, wow! Proszę państwa, mamy tutaj, kurwa, piękne odepchanie. Proszę państwa, czy to jest jakiś comeback? Czy to jest, kurwa, jakiś comeback? No, niestety, ale Bandura tutaj znowu bije, robi jakieś triki, ale nie udaje mu się, nie udaje mu się. Kaleson, kurwa, niezła forma, Ginem, proszę państwa, podrzut do góry, ale kop, kurwa, proszę państwa, Bandura nie wie, co ma zrobić, nie może nic zrobić, dostaje takie bęcki chyba za mocno się, proszę państwa, czy to będzie druga runda dla Kalesona? Oj, 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 czy nie siadł kombos, nie siadł kombos, kurwa, ale niestety, kurwa, nie wie, czy da radę, nie wie, czy da radę, wystarczy jedno kopnięcie poprawne, niestety. Kaleson przegrywa rundę 1 do 1. Mamy 1 na 1. Piękny atak Bandury. Został nieźle rozjebany. Kurwa, jakie kombosy. Kaleson nawet nie może, kurwa, wstać. Kaleson nie może wstać. Kaleson nie może zadać ani... Dobrze, zadaje cios, nie będzie już perfekta. Proszę państwa, rzucił się teraz jak jakiś, kurwa, mini Mike. Proszę państwa, jakieś kombosy tworzy, ale niestety kolejny kombos w wykonaniu Bandury sprawia, że chyba zwycięża tą rundę. Dokładnie tak. 2 do 1, proszę państwa, 2 do 1. Zobaczymy teraz, jak to się potoczy. Ostatnia runda. Piękny atak w wykonaniu Bandury. Przewrotka, kombos. No i się uwolnił, Kaleson się uwolnił, proszę państwa. Pięknie tutaj robi, ale niestety nie udaje mu się, nie udaje mu się. Bandura, jak widać, no niestety niezła dominacja i niestety Kaleson przegrywa. I Bandura przechodzi dalej. Adriano! Jestem, ja gotowy. Ja pierdolę, stary, ale stres fuj, nie? Wiesz, że jak cię rozjebie, to wiem, już jesteś wiem, wiem, mogę nic wiem, zrobić. Stary, wiem. Weź Yumi albo Jinx. Stary, ja nigdy nie grałem nimi. Nie grałeś Yumi nigdy? Nie. Ja, na supporcie? Mówię ci, ja w Tekena grałem, kurwa, ostatni raz, kurwa, w podstawówce na PlayStation 2, nie? Ty słyszysz Bandura? Słyszysz go? Słyszę. A Jinx nie grałeś? A ja nie wiem, co to jest za postać. A Kha'Zixem na dżungli? A, dobra, wygadać jakieś losowe postacie z LoL'a, kurwa. Debile, nie, przysięgam. Dobra, player match. Co ja wybrałem? Przestańcie mi tak mówić! Dobra, lecimy z nim. Fight. No,
Ej, Adrian, spokojnie, kurwa, nie? Adrian, spokojnie, ty kurwo jebana! Ale ty, kurwa, rozprawkę piszesz, czy co? On, kurwa, ale Zak mi pisze kod, bo myślę, że... Bogra na maszynie do pisania 19. On rzuca! Ja nie. Dobra, dobra, ogarnął kulę, kamehame. Nie wiem, ja nie wiem, co się klika, kurwa. Byle to klikaj, będzie. Ale tu się pijesz, wiesz? To nie są tarcze. Zaczniesz oddawać? Ale... O kurwa! O kurwa! Co R1, jest, kurwa? R1, bach! Ooo! O kurwa! Ooo! Ale mu fatality jebnął. Siadnie! Let's go! Nie no, kurwa. Buuu. Farta miałeś, stary, nie? Dobra, jak tak grasz, to graj się bo jeden. Dobra. Ja w to pierwszy raz, o chuj wam chodzi, jeszcze na karaturze jebam. Dobra, pierwsza wygrana, proszę państwa. Kurwa, Paul, o nie, mój ojciec gra zawsze tą postacią. Ona jest pojebana. Ona jest pojebana, stary, zawsze mnie nią, kurwa, rozpierdalał, nie? Kurwa, flashbacki z dzieciństwa. Ja pierdolę, nie? Ja pierdolę, nie, proszę. Proszę. Nękał cię ojciec? Tak, bo za młodego. Tak. No. O kurwa. To, kurwa. Chłopy co rozprawkę piszą na próbną maturę z polskiego. Falieton napierdala, kurwa, tam, nie? Co to kurwa było? Czemu on to zblokował? Kurwa. O kurwa. O, zajebisty cios, kurwa. Pierdolony. A czym się blokuje? Co już w miejscu chyba tylko. Tak. To jakieś kombosy napierdala, że nie wiem. Co on ma, kurwa, ten jebany jakiś... Co? GG, dobra, Adriano, nie, dziękuję to nie dla mnie gra, to nie dla mnie gra. Adriano, masz, kurwa... Dobra. To daj się. Dobra, proszę państwa, przychodzimy do was z meczem Mr. Ginold kontra Gumiś. Proszę państwa, dwie dziewczyny biją się, Gumiś jako e-girl, Mr. Ginold jako, nie wiem, jakaś tajna agentka, proszę państwa. Zaczynajmy, proszę państwa. Ja pierdolę, niezła postać. Dobra, i zaczynają, proszę państwa. Piękny atak z Gumisia. Ginold oddaje tym samym. Proszę państwa, cóż za kombosy Gumiś, kurwa, napierdala. Nikt się tego chyba nie spodziewał, proszę państwa. Ale, kurwa, Ginold nie dał się złapać. O, ale został Mr. Ginold przerzucony. Proszę państwa, Gumiś go tak nakurwia, że nie wie, co się dzieje. O mój Boże, czy Mr. Ginoldowi, nie, niestety, nie udało mu się, proszę państwa, nie udało mu się, pierwsza runda dla Gumisia. I lecimy dalej, proszę państwa, Mr. Ginold od początku, niestety, ale nie udało mu się go chwycić, no i tutaj, proszę państwa, piękny kręciołek został zapodany przez Gumisia. No i kolejny grab, proszę państwa, ale tutaj dominacja Gumisia. Mr. Ginold nie może nawet wstać i dostaje niestety w pierdol. Proszę państwa, Iger 2-0. No i lecimy, proszę państwa, dalej, jedziemy dalej. Proszę państwa, Gumis, tutaj ewidentna dominacja. Mr. Ginold próbuje, ale nie daje rady. Forma mutant, proszę państwa. Jezus, kolejny grab. Nikt się tego nie spodziewał. No i proszę państwa, teraz czy Ginold wygrał chociaż jedną rundę? Złapał! Wykręcił rękę, teraz ma szansę, ale niestety zostaje złapany i dostaje chyba one hita. Tak jest! Koniec! Nie gram tą dziwką. Ja gram. Dobrze, pierwsza runda wygrana. To teraz, kurwa, druga runda. No i mamy Mr. Ginold jako low, a Gumiś jako e-girl. Zobaczymy, czy teraz sobie poradzi jako low skill. A gdzie Bronek? Dawaj, Gini, kurwa, on ma tak grube palce, że tu ci czegoś nie da. Zaczynamy spotkanie. Wygrywa, kurwa. Zaczynamy spotkanie. Mecz się zaczyna i proszę państwa, pierwszy chwyt w wykonaniu Mr. Ginolda. Piękna, kurwa, piękne uderzenie. Niestety drugie się nie udaje. Piękny kombos wjeżdża tutaj, proszę państwa, Gumiś na deskach. Próbuje tutaj zrobić przewrót i trafia Ginolda. Ginold próbuje stać. Piękny rzut do przodu, proszę państwa. Co tu się dzieje? Tańczy, kurwa, i go dominuje. Ja pierdolę, czy Ginold wstanie i wykorzysta swój rage? Czy wykorzysta swój rage? Proszę państwa, jeden hit! I niestety, ale nie wykorzystał tego. I proszę państwa, wygrywa to! Proszę państwa, pierwsza runda dla Mr. Ginold. Lecimy dalej. Lecimy dalej, Mr. Ginold. Proszę państwa, chwyta, ale został odepchany. Piękny wyrzut do góry, proszę państwa.
Co tu się dzieje, proszę państwa, co tu się dzieje? Gumisz na łopatkach, już nie ma takiego, już nie ma takiej przewagi. Mr. Junot ewidentnie daje tutaj opór. Ewidentnie daje opór, lepsza postać, lepszy wywrót, cóż za kombos, nie może wstać! Co się dzieje? Proszę państwa, zawodnicy obydwoje nie wiem co się dzieje. Chwycił go, ale ten się nie dał, stawia kurwa, opór ten, i znowu dziwko. Na deskach, i znowu na deskach. A on się kręci, czy kurwa, wstanie? Jakieś gwiazdy robi. Czy wstanie, czy wstanie, proszę państwa, czy uda mu się wstać? Niestety, kombo został wykonany kurwa. Do końca i Gumisz wygrywa tą rundę. 1-1, proszę państwa. Kontynuujemy dalej. Tutaj piękna ofensywa wykonana Ginolda, Gumisz na łopatkach, piękny chwyt i przewrót. Gumisz ma tutaj już prawie pół HP, ale nie daje za wygraną, nie daje za wygraną. Piękne kombo w wykonaniu tutaj Ginolda na razie z przewagą, ale tutaj Gumisz też próbuje tutaj zaatakować, szturchnąć, że tak powiem. No i teraz kurwa chwyt, ale Ginold udaremnił ten chwyt, proszę państwa, ale niestety za drugim razem się nie udało. Ja ci grej, i proszę państwa, co się dzieje? I co się teraz kurwa dzieje? Mało HP! Czy zwycięży? Czy zwycięży? Tak! Ja pierdolę! Great! Great, proszę państwa, 1 HP i Ginold wygrywa tą rundę 2-1, proszę państwa! Co teraz? Co teraz, proszę państwa? I mamy tutaj naprawdę emocjonującą rozgrywkę. Ginold nie daje sobie napluć w kaszę, kurwa, i wyrzuca Gumisza do góry. Gumisz, kurwa, ma problemy, ale tutaj już nadrabia, nadrabia kombosem. Ginold nie może wstać, nie może wstać, nie może wstać, ma problemy, ale już nadrabia, proszę państwa, wstał, jest gotowy do walki. Ma swojego Rage'a, czy wykorzysta swojego Rage'a? Tak, chyba wykorzysta, proszę, czy trafi? Proszę państwa, trafił Rage'a! Czy to jest zwycięstwo Ginolda? Tak jest! Brawo! Drugą rundę wygrywa Mr. Ginold! I zaraz spotkamy się, proszę państwa, na finale tej rozgrywki. Nie wiem, co klikałem. Proszę państwa, nie wierzę! Mr. Ginold wziął tą samą postać. Kaleson, czy jesteś zdziwiony tym wynikiem? Tym kurwa wyborem? Wiesz co ci powiem, mi się wydaje, że ten Pick Me Girl może tutaj pomóc w tym przypadku Ginoldowi, bo jest to łatwa postać, jest to łatwa postać. Też mi się tak wydaje. Może być okej, może być okej. Też mi się tak wydaje. Zobaczmy. Zobaczmy, czy niebieski, czy różowy wygra. Gumisz zmienił strój. Tak, zmienił strój, ale Ginold tutaj pięknie kontratakuje. Niestety, kurwa, nie udaje mu się wstać. Proszę państwa, cóż za kombo! Gumisz zasadza mu kombo, Ginold nie może wstać. Czy to był dobry, czy to był dobry ruch, aby zmienić postać w ostatnim momencie? Czy to był dobry ruch? Proszę państwa, co się dzieje? Cóż za kombo i Ginold chyba na łopatki. Mamy tutaj 1-0 dla Gumisza. Wydaje mi się, że... Niestety, kurwa. Ginold podjął... Kaleson, czy zgadzasz się ze mną, że Ginold podjął zły po prostu krok? Mógł wybrać postać, którą wygrał poprzednią rundę. Nie możemy tutaj jeszcze przeceniać, ponieważ jest na razie 1-0 dla Gumisza. Może tu, kurwa, bardzo dużo ugrać Ginold. Z tego, co widzimy, bardzo sobie tutaj odbija to. Tak, ale jest, jest porównuj jak na razie. Jestem jednostronny, kurwa, nie? No i proszę państwa, on ma Rage'a. Ginold mógłby teraz Rage'em wykończyć go, ale nie wykorzystuje tego. Nie, proszę państwa, czy wygra tą rundę? Czy Ginold... Tak jest! Proszę państwa! Ginold, KO! Mamy wiadomość od Krzysztofa Rozpary, że Gumisz nie zrobi wagi. Proszę państwa, co za zacięta walka! Nie spodziewaliśmy się takich wyników! Gumisz tutaj próbuje kombo, ale zostaje chwycony przez Ginolda i aktualnie mają tyle samo HP. Ginold teraz po trzasku, Ginold teraz po trzasku, czy uda mu się wyjść z tej sytuacji presji? Proszę państwa, co za kombo, nie spodziewał się tego! I proszę państwa, czy wygra to, czy da radę doprowadzić kombosa do końca? Niestety nie! Gumisz 2-1 i teraz Gumisz wystarczy, że teraz zrobi potężny rozpierdol, aby wygrać. Wydaje mi się, że tutaj może być jakaś pobudka ze strony kurwa Ginolda, ale myślimy... Ginold stanie. Aj kurwa, Gumisz cały czas używa tych samych umiejętności, niestety. Ginold mógłby niestety kurwa się skapnąć, że robi ciągle te same, ale niestety nie wykorzystuje tego, proszę państwa. Czy kiedykolwiek któryś z zawodników teraz wykorzysta swojego Rage'a? Ginold, piękny kurwa, piękny kurwa, piękny kurwa kombo, piękny kurwa kombo, jak to się skończy? I proszę państwa, gratulacje! Gumisz przechodzi dalej! Niestety. Brawo Gumisz! Brawo Gumisz! Proszę państwa, witam was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu YFL Cup. Dzisiaj Mork kontra dobry PT Mork. Z Anglii, dobry kurwa z Polski. Proszę gra państwa, Morg gra Bobem, a dobry gra Devil Jinem, jedną z trudniejszych postaci w Tekenie. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Zaczynamy rozgrywkę, proszę państwa, Morg od razu mocno, pięknie, pięknie wjeżdża. Proszę państwa, proszę państwa, ale dobry także daje sobie radę. Dobry daje sobie radę, czy Morg da radę, proszę państwa, czy Morg da radę wyprowadzić atak? Proszę państwa, dobry wygrywa pierwszą rundę. Nie wierzę w to. Tak więc lecimy
dalej! Pięknie Mord tutaj kombosa zasadza swoim kurwa dobrą postacią. Nie pozwala wstać Devil Jinowi. Devil Jin niestety wstaje i proszę państwa przeprowadza kontratak, ale proszę państwa, Mord pięknie dominuje swojego przeciwnika i nie dał się złapać! Dokładnie tak! I za to dobry przypłacił ceną. Ale niestety tutaj zostaje też kurwa jebany ostro i chyba ta runda będzie dla Morka, chociaż nie wiemy dokładnie, nie wiemy dokładnie. Tak! Mamy tak! Jeden, jeden! Proszę państwa, kolejna runda. Runda trzecia. Piękny kurwa zasiadł kolanem, proszę państwa. Co tu się kurwa dzieje? Co tu się kurwa dzieje? Ale piękne kombosy, ja pierdolę! Dobry nie wie co się dzieje, nie może nawet wstać! Ja pierdolę, proszę państwa! Piękny kurwa, kopnek jest to druga runda dla Morka. Ostatnia runda lub nie ostatnia. Zobaczmy to kombo, zobaczmy to kombo. Pięknie tutaj dobry uderza, nie daje za wygraną, ale podrzut, kurwa! Nie pozwala swojemu przeciwnikowi nawet wstać, nawet wyciągnąć kurwa ale ręki do przodu. Mork. Nieźle tutaj. Kurwa, nie proszę państwa, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czy jest teraz dominacja dobrego? Czy dobry teraz kurwa? Czy dobry teraz kurwa wygra tą rundę? Proszę państwa, ma wielką szansę, czy da radę? Niestety przegrywa. Mamy pierwszy mecz za sobą. Mork, zwycięzca. Gratulacje. O, dobry zmienił tutaj postać, jak widzisz, Kaleson. Gra tutaj Niną Panem na Boba. Młodą, uciekającą, kurwa. Zobaczymy, Panem kurczę, jak sobie poradzi ta postać. Nina dość... Wydaje mi się, że Mork może być tutaj górą. Tak, ale jest to też tutaj, dość kontrowersyjna postać. Nina to jest dość kontrowersyjna postać. Zobaczymy, jak sobie poradzi dobry. Jest? Nie mogę się ruszyć w ogóle. Wow. I zaczynają mecz. Ma z bani tam. I proszę państwa, piękne jak kombo w wykonaniu kurze. Dobrego na początku. Kurwa, nie mogę się ruszyć. Mork nadrabia, Mork nadrabia, kurwa, ale tutaj nieźle, kurczę, dobry daje sobie radę tą postacią. Wow, proszę państwa, cóż za kombosy, no jestem naprawdę w szoku. Pierwsza runda dla dobrego, brawo. Naprawdę, jestem w szoku. No i proszę państwa, tutaj Mork zaczyna o wiele mocniej niż poprzedni. Wyrzuca go w górę, ale proszę państwa, Nina nie daje za wygraną, piękne kopniaki. Wow, proszę państwa, co się dzieje, naprawdę? To jest kurwa niesamowite! To jest niesamowite, dobry zwycięzca drugą rundę! Co się dzieje? Yo, proszę państwa, jakie kombosy! Dobra, dobry chyba cały czas trollował i teraz pokazuje, co robi. Proszę państwa, czy będzie perfekt? Nie będzie. Proszę państwa, Mork, co zrobi Mork? Czy Mork da sobie radę teraz? Tak, przygwoździł go, przygwoździł go, proszę państwa! Czy da radę to wykorzystać? Czy da radę to wykorzystać? Proszę państwa, tak jest i wygrywa tą rundę. 2-1, proszę państwa, teraz być albo nie być. To jest pojedynek. Proszę państwa, piękny wyrzut do góry, piękny wyrzut do góry. Mork wstaje, ale kurczę nie może... Proszę, piękny chwyt, piękny chwyt. Piękny kurwa, chwyt. Sorry, jak ja mogę Mork musi to kurwa wykorzystać. Rzuca kolejny raz Niną. Kolejny raz nią rzuca. Proszę państwa, czy tak w sposób wygra Mork? Tak jest, chyba na to wygląda. Mamy 2-2 i teraz ostatnia runda. Ostatnia runda, proszę państwa. Co tu się dzieje? Co tu się kurwa dzieje teraz? Teraz zawodnicy muszą uważać, bo to jest ostateczny kurwa pojedynek. Proszę państwa, Mork łapie swojego przeciwnika. Łapie go! Ale co dostał tu się na dzieje? Pizdę. Ale dostaje na pizdę! Czy Mork to wygrywa? Czy Mork to wygrywa, proszę państwa? Czy Mork to wygrywa? Czy Mork to wygrywa? Nie może, nie może! Tak! Tak, proszę państwa! Gratulacje! Mork przechodzi dalej! Klap, klap! Kurwa, ale gratulacje, dobry! Dałeś bardzo dobry opór! To był mój idol w ogóle, ten po lewej, co ja wiem. Skąd wiecie, kurwa, to zgrałem nim? Po prostu mają wiedzę o tym. Kurwa! Wiedzą, jak się nazywa. Co jest? Dobrze, Multi, jebaj tą kurwę. Dobrze, kurwa. Do spodu go, kurwa, duś. Tak jest. Brawo, kurwa. Perfekt, kurwa. Brawo. Ty jak tam? Pick me girl musisz, kurwa, wziąć, no, kurwa. No i sobie tam streamerkę wybierz, gumisz, kurwa. No. Słuchawka, kurwa. Razera, kurwa. Dawaj go, dobrze. Kurwa. Pięknie. Ja ci się dziwię, kurwa. Ja bym ich ruchał cały czas, to mnie będzie. I pick, pick. Dawaj, musisz go. No, drugim wezmę, spokojnie. Dawaj. Trzymam kciuki. Ole kurwa, unik zajebał teraz, potężny. Kop go kurwę, w barierę go wgnieś. Dawaj. Tak jest, dobrze. Jest, kejo, brawo, kurwa, mamy to. Tak jest, kurwa, musi być 3-0, kurwa, niech poczuje co to jest przegrana, nie? Ale unik piękny. Co to za lag, kurwa? Ale Blackfista mu zajebał. Pyk. Aha. No i 3-0, proszę państwa. Dobra! Dobrze, no, na kurwa. Jebany, teraz pewnie weźmie tego Igerla jebanego! Kurwa!
Musisz, dobrze, dobrze, dobrze. Kurwa! No, no to wkurwia w kuj. No jest mega. Ja pierdolę! O kurwa. Ej, dobra, nie? O, jaka miotełka! Złamał jej. Kurwa! Jebalak postać! Cyk, cyk, cyk. Kurwa, czemu ona ma jakieś ataki spierdolone? I chyba finalnie... Streamerka mu chyba... Jest! Jest, yes, kurwa! Let's fucking go! Półfinał, proszę państwa. Morg kontra Bandura. Witam was serdecznie. Zróbcie, widzowie, hałas tutaj na widowni. No i proszę państwa, mamy tutaj Morg kontra Bandura. Półfinał, proszę państwa. Potężny Morg kontra dziewczynka. I lecimy, proszę państwa. Ło kurwa! Co za kurwa, atak Bandura, od razu ofensywa, nie wiemy co się dzieje, Morg po trzasku, ale zobaczymy, no Morg sobie daje radzić, znowu spadają na dół, proszę państwa, to jest za kurwa rzut, piękny kurwa rzut, proszę państwa, cóż za piękny atak, no i atak z OI, spadają znowu na dół, proszę państwa, czy wykorzysta swoje combo, piękny kurwa rzut postacią Bandury, Bandura w potrzasku, czy da radę, ale niestety Bandura chyba uruchamia ultimate'a i tak właśnie wygrywa pierwszą rundę. Zaczynamy drugą rundę, Morg, kopniak, próbował z brzucha, niestety jest na łopatkach, postać Bandury jest naprawdę mocna, to trzeba przyznać. Ale piękne tutaj combo w wykonaniu Morka, kurwa, no nie daje za wygraną, nie daje podejść tej postaci, nie daje mu zrobić nic ciekawego, ale Bandura już widzę tutaj, już kombosy, nie daje jej wyjść, ale Mork cały czas, proszę państwa, próbuje, ale czyżby znowu combo siadło? Niestety tak, dla Morka, Bandura siedzi na utkanej, jak widać jest mega spocony, ale zobaczymy kurwa, kto teraz wygra. Czy uda się Morkowi teraz? Tak jest, proszę państwa, 1-1, 1-1, wyrównana walka. Tak więc zobaczmy, co teraz się stanie. Czy teraz uda się Morkowi wygrać kolejną rundę, czy może Bandura zdominuje tutaj playstylem swoim. No na razie oboje zawodników mają nieźle podobnie HP. No ale tutaj widzę, już Bandura robi kombosy. No naprawdę kurwa, jest mocarnie. Jak patrzę na to, jak Bandura gra, to myślę, że tutaj kurwa możemy, że tak powiem, dobry jest, dobry. Jeśli dojdzie do finału, kurwa PLS-ów takie, to myślę, że może to wygrać. No i tak, Bandura wygrywa drugą rundę. Trzecią, przepraszam, teraz czwarta runda, proszę państwa. Czy Morg teraz pokaże opór? Siada właśnie wielkim kurwa dupskiem na Bandurę. Bandura nie wie co się dzieje, ale robi kontrę, podjeżdża. No, ale kurwa, tutaj jest naprawdę ciężko stawiać opór tej postaci. Ta postać jest po prostu bardzo, że tak powiem, szybka i potrafi robić pojebane kombosy, z których ciężko kurwa wyjść, ciężko w chuj wyjść. Czy uda mu się teraz kurwa wyprowadzić atak? Czy uda mu się zrobić Rage Arta? Nie wiemy tego. Proszę państwa, ale pięknie! Pięknie grają zachowawczo, grają zachowawczo, proszę państwa! I wygrywa Morg! Tak jest! 2-2, proszę państwa! I ostateczna runda, Proszę państwa, piękny kombos tutaj w wykonaniu Bandury. Naprawdę, kurwa, no jest, jest potężnie, No, zrobił to. No i kurwa, proszę państwa, jak to się skończy? Chyba wygląda na to, że Bandura wygrywa pierwszą, mapę. Dokładnie tak, Bandura 3-2, ciężka, ale... Ciężka twoja postać jest, kurwa. Kurwa, nie ślizgnie, siada mi ręce się często, czeku, serce 190, pan nie wiem co duże. Ta postać jest stary w chuj OP, nie? No i proszę państwa, zmiana postaci Bandura, zmiana postaci Bandury, ciekawy zabieg. Jestem ciekawy, dlaczego zmienił postać i no zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. A to robię, pa. I na to ma sukę pierdoloną, nie? No, zobaczymy teraz, kurwa, jak to... Coś mi się wydaje, że Diamenta wbił na tej postaci, bo... Bardzo możliwe. Kurwa, bardzo możliwe, Zobaczmy, jak teraz pójdzie ta runda. No i proszę państwa, mamy chwyt, ale nie udało się. Widać, że kurwa zawód... O, proszę, ale tu już kombosy wchodzą, kurwa! Wchodzą te kombosy jebane, widać, że tutaj Bandura to jest chyba jego ulubiona postać, tak mi się wydaje. Oj, ale blok, kurwa, czy on to właśnie sparował? Jezu Chryste, Kubi! Tak jakby to powiedział. No niestety, nie daje się złapać. Zastanawiam się to, dlaczego... kurwa, Morg nadal nie wykorzystał swojego Rage'a, tylko próbuje złapać. Niestety. No ale cóż. Dostał na brzuch. Dostał na brzuch, proszę państwa. Pierwsza runda dla Bandury, ale to jeszcze nic stracone. Piękny siad dupą. Piękny tutaj, proszę państwa, chwyt, ale niestety Bandura... Proszę państwa, czemu kurwa Morg ciągle chwyta? Jakiś pierdolnięty, proszę państwa, tak? Tak tego nie wygra, Proszę państwa, no Bandura kurwa, czuje się mega dobrze w tej postaci. Sobie gierkę, nie?
próbowałem o mój Boże, chyba nie siądzie. No. O Jezus! No, tragedia. Jezus, KO błąd. Niestety, niestety błąd, KO. Proszę państwa, potężny błąd, ale no, może jeszcze da radę. Coś, wiem, może jeszcze da radę Morg. Niestety został chwycony i nie skanterował tego. Ma teraz szansę, ale zobaczymy, czy to nadrobi. Jest presja, ale spokojnie. Nie jest wszystko, kurwa, że tak powiem, przegrane. Pięknie tutaj Morg oddaje strzały. Pięknie, proszę państwa, uderza. Ale niestety Bandura tutaj, no, zna te kombosy i to jest na pewno jego przewaga, ale Morg na razie sobie radzi całkiem w porządku. Pięknie, proszę państwa! Proszę państwa! O mój Boże! Czy to siądzie? Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę! Ja pierdolę! Nie wierzę! Proszę państwa! Bandura! Bandura przechodzi do finału! Kurwa, przecież Bandura to mnie rozpierdoli jak... Ja widziałem, jak on gra, nie? To jest, kurwa, jakiś żart jebany, nie? Przepierdalam to! O kurwa! O, wyrównana walka troszeczkę tutaj jest. No, nadgonić troszeczkę jak mówi. Bliziutko, bardzo bliziutko! Kurwa! Oj, bałanie blo, oj! Ale Michał teraz się wybroni Bandura. Ale wybroni! Oj, pięknie! Chował to, pięknie, pięknie. No, Michał, to ciężko, 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 ciężko w chuj! Ciężko jest tak naprawdę napierdnięcie komara. O, i właśnie ten komar go pierdnął. Tak jest. Ajajajajajajaj. Mamy 2-0. I tak naprawdę final round. Game ball. A raczej run ball. O kurwa, co on zrobił mu? I napierdolę, nawet nie wiem jak to opisać, proszę państwa. Zajebał jakieś tu... Nie, no kurwa, nie siadł. Zdążył, kurwa. Jebany! Mocne, 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 kurwa. Ciężko, ciężko. Ja o nie, wziął trola. Bandura, ty kurwo, ty bierzesz wszystkie postacie z poradnika, ty kurwo jebana, przysięgam. Ty jesteś taką meta kurwą, nie? Ja nienawidzę cię, przysięgam, nie? Z jednej strony Bandura, z drugiej tak naprawdę Young Multi, ale teraz Bandura w kontrataku. Kurwa! Tutaj jest z tej strony Multiego. Bardzo ładne bloki. Są, ale jednak tutaj kontra jest ze strony Bandury i wykorzystuje to. Trafił, jebany. Ale to HP zżera, kurwa. O kurwa, o człowieku, jakieś zjebałem. Niskie. Young Multi jest są na hita. Jest na hit. Na lepę. Nie! Na lepę. Kto kurwa! Padł mi się rozładował. Ja pierdolę! Oj, Multi się minął. Znowu się minął. Znowu oj, bloki. Oj, ult. Oj. Czy obroni? Aj, uciek. Nie da się przed tym ułożyć. To jest oj, jedyny teraz. Chyba rage, którego się nie da kurwa obronić, stary. Ja nie wiem, jak to się broni, nie? Aj, bo niestety. Ja to... Paruje, niech będzie, jebany. Kurwa, ja ciężko myślę... w chuj stary jest. Ja ale no nie da się rage. Waranga wziąłeś. Jaki chuj. Warto wspomnieć, czy on odpowie mu jakże zacnym atakiem. Na razie widzimy bloki ze strony Bandury, ale widzimy, że jest! Tutaj jest na pierdnięcie, że tak powiem, komara, jak to mówi. Tutaj wysokie kopnięcia ze strony Bandury siadają nie, na dobra, głowę młodego Multiego. I zobaczmy, czy siądzie znowu rage młodego Multiego. Nie wiem, no kurwa, klikam kurwa kłócanie i on mnie nie kłóca, nie? Tak mnie to wkurwia, kurwa, nie? Nie wiem, czy ty, Gino, to ja poczułem troszeczkę ślinę na mojej. Aj, i mamy rage. Tak, blok! O kurwa! Kontra! Nie, no nie wierzę, byłem na dole, kurwa! Na dole byłem, ja pierdolę, co za ścierwo jebane! Na dole, kurwa, byłem! Oj, na jajka, mi się wydaje, że w tym momencie... Oj, tutaj ja kłopoty Bandury. Kłopoty Bandury, moim zdaniem. Dobra, chuj mi do dupy. Ale jednak, Bandura. Dobra, Bandura się kurwa, jebany. Nienawidzę tej o kurwa, wylałem sobie energetyka. Dobra, rejcz, kurwa, zobaczcie, rozjebałem se, kurwa. Ja pierdolę, zalałem se telefon. Poczekaj chwilę. Ale nie słyszeliśmy żadnej informacji na radiu. Na zapasie nie dostałem, niestety. Nie, no jak teraz trafisz, to... Nie, no stary, on już był na dole, no kurwa. Ja pierdolę, no przecież był na dole, kurwa, czemu mu kombos oj, oj, na dole? Oj, znowu mamy fisting. Oj, jakiś oj, aż poczułem, czy ty to, czy gdzie też poczułeś na swoim ciuchu? Chuj z tą postacią, oj. Gratulacje. Zalałem sobie cały komputer, kurwa, jebany. Ja pierdolę. Wszystko mi się działa, klei, czy nie? Kurwa, no działa, ale mi się klei, kurwa, wszystko. Cała podkładka zajebana. Nara. Nara. Nara.